a gościem Radia Z jest dzisiaj mecenas Paweł Pietkiewicz, jeden z pełnomocników Romana Giertycha. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Jeden z trzech, uściślimy. A jak się czuje pana klient? Bo cały czas jest w szpitalu. Myślę, że czuję się coraz lepiej. Nie wiem, jaka jest ostatecznie diagnoza, która zostanie postawiona. Rozmawiałem z mecenasem Romanem Giertychem jeszcze wczoraj wieczorem. Jest cały czas w szpitalu. Jeszcze nie wie, kiedy z tego szpitala wyjdzie. Dzisiaj będą dalej kontynuowane badania. Być może wyjdzie dzisiaj, może jutro, może pojutrze. Ta data wyjścia jeszcze nie jest znana. Ale skoro mają być zlecone badania toksykologiczne, z tego co słyszałam, no to i w dodatku zlecone za granicą, to może jednak nieprędko wyjdzie pana klient ze szpitala. Nie, no, badania toksykologiczne poza Polską, za granicą nie wymagają być może obecności mecenasa Romana Giertycha właśnie w szpitalu w tej chwili. Natomiast badania toksykologiczne zostały zarządzone, czy są rozważane przez szpital. To nie jest nasz wniosek, ponieważ jest pewna skomplikowana trudność związana z diagnostyką w przypadku mecenas Romana Giertycha i z tego względu postanowiono także zbadać tą kwestię. To jest decyzja szpitala. Czyli można zaryzykować, że w tym tygodniu mecenas Giertych być może wyjdzie ze szpitala, tak? Tak jest. No, prokuratura oskarżyła Romana Giertycha, że symuluje chorobę, by uniknąć odpowiedzialności, a dzisiaj czytamy w Gazecie Wyborczej, że prokurator stwierdziła w protokole przesłuchania mecenasa, że nie ma z nim żadnego kontaktu. Zacytuję fragment tego, co zamieściła na pierwszej stronie Gazety Wyborcza. Prokurator stwierdza, iż podejrzany śpi i nie ma z nim żadnego kontaktu. Okoliczności te w całości potwierdza funkcjonariusz CBA. Obrońcy oświadczają, że klient jest bez kontaktu, nieprzytomny na łóżku szpitalnym, podłączony do pompy podającej lek. Tak jest. Muszę powiedzieć, że zarzuty związane z symulowaniem choroby, z symulowaniem nieprzytomności, które zostały najpierw pojawiły się ze strony prokuratury, a następnie zostały podchwycone przez różnego rodzaju media, komentatorów, publicystów, są, mi się wydaje, tak najbardziej niezręcznym elementem, takim obyczajowym tego całego wydarzenia. I to jest jakieś moje bardzo osobiste komentarz do tego, jak bardzo byłem zszokowany, zdziwiony właśnie tą okolicznością, że ta okoliczność pojawiła się w ogóle w wypowiedziach instytucji państwowych, jak jest prokuratura. Szanowna pani, mecenas Giertych został zabrany ze swojego własnego domu w stanie nieprzytomności. Następnie zostali powołani biegli. Biegli zostali powołani przez prokuratora i biegli sami stwierdzili w treści swojej opinii, że jakkolwiek pewne czynności procesowe mogą się odbywać z udziałem mecenasa Giertycha, ale tylko i wyłącznie w szpitalu, to wykluczone jest absolutnie przewożenie mecenasa Romana Giertycha gdziekolwiek poza szpital, kiedy już był właśnie w szpitalu kolejnym, czyli brudnowskim, oraz wykluczone jest orzekanie w jego przypadku pozbawienia wolności, czyli aresztu, ze względu na jego stan zdrowia. Nie chcę tych cytować, bo nie pamiętam w pamięci, czy użyto tam wyrażenia zagrożenie dla zdrowia, czy zagrożenie dla życia, ale taka była opinia biegłych powołanych przez prokuraturę. Więc tutaj nie mamy jakby wątpliwości, i to są, jak powiedziałem wcześniej, nie biegli powołani przez obronę, nie mamy wątpliwości, że mecenas Roman Giertych znajdował się w bardzo poważnym zagrożeniu zdrowia. I stąd zarzuty ze strony prokuratury o tym, że on symuluje, że jest to nieprawda, jego stan zdrowia jest udawany przez niego, są, powiedziałbym, dalece niezręczne i niewłaściwe. Ale w komunikacie sobotnim poznańskiej prokuratury czytaliśmy tak. Jego zachowanie zmieniło się, kiedy uzyskał informację, że w opinii biegłych lekarzy nie ma żadnych przeszkód, by wykonać czynności z jego udziałem, o czym pan wspominał. Wtedy w ocenie prowadzących czynności procesowe Roman G. rozpoczął symulowanie braku świadomości. No nieprawda, bo w takim razie pojawia się w piątek pojawia się prokurator, który odczytuje mecenasowi Giertychowi zarzuty i prokurator sam, i tutaj mi się wydaje, że jest bardzo fair i bardzo w porządku zachowanie prokuratora i tutaj chwała prokuratorowi za to, umieszcza w protokole odczytania zarzutu, przedstawienie zarzutów, informację, którą przed chwilą pani redaktor raczyła odczytać sama, czyli zamieszcza informację o tym, że z mecenasem Giertychem nie ma żadnego kontaktu. I tą okoliczność stwierdza zarówno prokurator... No to co innego mamy w komunikacie w takim razie sobotnym, a co innego w tym protokole, który dzisiaj upublicznia Gazeta Wyborcza? Ja myślę, że tak, myślę, że tutaj jest w dużym stopniu gra medialna stanem zdrowia mecenasa Giertycha. Ale gra ze strony prokuratury?
Myślę, że też ze strony prokuratury, ze strony różnego rodzaju mediów, ze strony pewnych publicystów, ze strony komentatorów życia politycznego i społecznego. I myślę, że jakkolwiek, znaczy skąd się bierze ta gra? Mi się wydaje, że po pierwsze z tego powodu, że akcja prokuratury i CBA zakończyła się w dużym stopniu niepowodzeniem. To znaczy nie zdołano doprowadzić do orzeczenia resztu w stosunku do Bentyna Sekiertycha. I mi się wydaje, że w dużym stopniu wynika też takiej złości, bezsilności i chęci, użyję tego wyrazu może na wyraz, ale pewnego upokorzenia publicznego, ponieważ wiadomo, że jeżeli ktoś symuluje chorobę, symuluje po to, żeby uciec od odpowiedzialności, żeby nie odpowiadać, no spotyka się z potępieniem społecznym, z taką negatywną oceną. I stąd mi się wydaje, ten wątek pojawia się cały czas w wypowiedzi prokuratury i to jest powód, bo tam mi się wydaje. Jest to taka oznaka bezsilności i oznaka złości na sytuację, która miała miejsce. I niestety, jeżeli spojrzymy na sytuację, gdzie biegli powołani przez prokuraturę potwierdzają taki stan, prokurator potwierdza taki stan, obecny przy tej czynności przedstawienia zarzutów funkcjonariusz CBA potwierdza ten stan. Do tej pory mamy mecenasa Romana Giertycha, który przybywa w szpitalu. No to na pewno niewątpliwie twierdzenie, że jest to symulowana choroba jest no co najmniej daleko idącym nadużyciem. Pani prokurator odczytała jednak treść zarzutów. Czy w takim razie to jest równoznaczne z postawieniem zarzutu? No właśnie nie, no bo zarzuty muszą być postawione w ten sposób, żeby osoba, której zarzuty są przedstawiane, mogła te zarzuty zrozumieć, mogła te zarzuty skomentować, czyli może złożyć wyjaśnienia i osoba ta musi jakby pozostać w świadomości, przynajmniej w jakimś stopniu świadomości umożliwiającym rozpoznanie tej czynności, rozumienie tego, co się wokół tej osoby dzieje, zrozumienie zarzutów. I tu mieliśmy sytuację taką, że odczytanie zarzutów następowało w stosunku do mecenasa Romana Giertycha, który był na łóżku szpitalnym, rozciągnięty na łóżku szpitalnym, nie było z nim kontaktu, jak wiemy z protokołu, jak Państwo teraz wszyscy już wiedzą, nie było z nim możliwości komunikacji. No tak, ale prokuratura jednak utrzymuje, że te zarzuty zostały postawione skutecznie. W związku z tym wy chcecie złożyć zażalenie na decyzję o poręczeniu majątkowym. Kiedy to zażalenie będzie? Z pewnością zarzuty nie były przedstawione skutecznie, zarzuty nie były przedstawione prawidłowo. Nie ma takiej możliwości, żeby zarzuty przedstawić w sytuacji, kiedy osoba, która jest nieprzytomna, można byłoby uznać, że zarzuty są prawidłowo przedstawione. Takiej możliwości nie ma. Z tego wynika i z tego, co chciałem, to nie jest koniec tego wątku, ponieważ zarzuty przedstawiane były w piątek wieczór, jeszcze raz podjęto próbę uzyskania wyjaśnień mecenasa Romana Giertycha, ponownie zjawiła się pani prokurator, która chciała uzyskać wyjaśnienia od mecenasa Romana Giertycha i też ich nie uzyskała i też jest to zapisane w protokole i też w tym protokole zapisane jest to, że nie było z nim żadnego kontaktu i to było zapisane, ta informacja została umieszczona w protokole przez panią prokurator. To, co jeszcze ciekawe muszę powiedzieć, że druga czynność była rejestrowana przy pomocy kamery przez funkcjonariuszy CBA, pierwszej czynności nie rejestrowano, drugą czynność rejestrowano i zakładam, że materiał prokuratury znajduje się materiał, gdzie można ocenić, można zobaczyć, jak wyglądała sytuacja w drugiej czynności, która też skończyła się niepowodzeniem, ponieważ z mecenasem Romanem Giertychem nie było kontaktu. Ten stan mecenasa Romana Giertycha jest o tyle interesujący, że to jest sytuacja, gdzie pojawiają się okresy jakiejś takiej względnej świadomości, a potem ta świadomość znika. I jest to, jak ja rozumiem, związane z ciśnieniem, czy stętnem, czy z innymi zjawiskami fizjologicznymi, które mają miejsce w organizmie mecenasa Romana Giertycha i które trudno jest symulować, bo trudno jest symulować ciśnienie 200 czy 196, które nagle spada do 150, a potem znowu podnosi się do 190. Tutaj muszę już przerwać, panie mecenasie. Część radiową skończyliśmy, teraz jesteśmy już na Facebooku i na Radio ZPL. Mecenas Paweł Pietkiewicz z nami zostaje, Beata Lubecka, zapraszam. Ja tutaj jako dokończę ten wątek, no mimo wszelkich oczekiwań, że mecenas Roman Giertych jest Jamesem Bondem, to Jamesem Bondem nie jest i nie może kierować pewnymi zjawiskami fizjologicznymi w swoim organizmie. Nie może. Ale to teraz pan mówi, że ma bardzo wysokie ciśnienie aktualnie, cały czas? W tej chwili nie wiem, jak rozmawiam w tej chwili, to nie rozumiem, jak się stabilizuje, ale przez bardzo długi czas ono było bardzo wysokie i ono pływało, szło w górę. No to może być wynikiem albo stresu, albo tego, że pana klient po prostu cierpi na nadciśnienie. Nie wiem, być może to nie wie. Ale wysokość tego ciśnienia była tak, bo ono tak wysokie, było niemożliwe do ustabilizowania, że w sytuacji, kiedy został mecenas Roman Giertych zawieziony do pierwszego szpitala, trzeba było czekać określony czas, żeby je ustabilizować, a lekarze szpitalu, to był szpital powiatowy w Otwocku,
stwierdzali, że leki, które podaje mecenasowi Romanowi Giertychowi, przez długi czas w ogóle nie działały, nie były w stanie ustabilizować jego stanu. I stąd jak mówię, przy wszystkich czynnościach, zdarzeniach byli funkcjonariusze CBA. Twierdzenie dzisiaj, że jest to symulacja, mi się wydaje, że ma na celu tylko jedno. Ma na celu tylko pogorszenie wizerunku Romana Giertycha w odbiorze społecznym. Pokazanie, że powiem wprost, że jest oszustem, który oszukuje po to, żeby uciec z odpowiedzialności karnej. Natomiast wszystkie podstawy ku temu, żeby twierdzić, że było inaczej, są. I prokuratura doskonale sobie zdaje z nich sprawę. Powrócę do swojego pytania. Czy będzie zażalenie na decyzję o tym, że Roman Giertych będzie musiał wpłacić poręczenia majątkowe w wysokości 5 milionów złotych? Czy panu mecenasowi udałoby się zebrać taką kwotę 5 milionów złotych? Nie zastanawiałem się nad tym, ale myślę, że miałbym dużo trudności z tym oczywiście. Tak. No to jest bardzo duża kwota, ale z drugiej strony prasa się rozpisuje o tym, że mecenas Giertych jest osobą bardzo majętną. No, pokazuje jego dom, pokazuje willę w Włoszech. Wspomina, że pan mecenas jeździł bardzo drogim samochodem jeszcze niedawno, wartym 400 tysięcy złotych. Ale myślę, że tutaj chodzi o co innego znowu. Chodzi znowu o pewnego rodzaju działanie medialne. 5 milionów złotych jest widoczne, prawda? Jest bardzo, dyskutujemy o nim w tej chwili. 5 milionów złotych to jest bardzo dużo pieniędzy. Ono wzbudza emocje. Właściwie pojawia się bardzo często, jak te informacje o tym, jaki jest ten środek zapobiegawczy zastosowany w stosunku do mecenasa Romana Giertycha, to właśnie ta informacja. I myślę, że odpowiadając na pytanie, oczywiście będziemy składali zażalenie na postanowienie ośrodka zapobiegawczych. To jest niewątpliwie, będziemy tak robili, ale podstawowym argumentem tutaj będzie to, że środki zapobiegawcze mogą być orzeczone w stosunku do osoby, której uprzednio postanowiono prawidłowy sposób, w ogóle postanowiono. Panów zdaniem to jest, że to nie zostały postawione, czyli nie. De facto Roman Giertych w opinii obrońców nie jest osobą podejrzaną, tak? W związku z tym nie można na przykład zarządzić poręczenia majątkowego. A kiedy to zażalenie będzie składane przez was? Do końca tego tygodnia, w najbliższym dniu. W tym tygodniu jeszcze, tak? Tak, do końca tego tygodnia. Do końca tego tygodnia. Kwestia, że musimy skończyć pewne prace związane z tym zażaleniem, będzie wysłane jak najszybciej, bo chcielibyśmy też jak najszybciej, żeby zostało rozpoznane, że są. No były liczne komentarze na temat stanu zdrowia Romana Giertycha, ale są też tacy, już pomijając polityków, którzy uważają, że no, Roman Giertych symulował jednak na przykład omdlenie podczas przeszukania swojego domu pod Warszawą. I tak uważa na przykład znana piosenkarka Doda, która na łamach Super Expressu powiedziała tak. Numer z omdleniem podczas przeszukiwania doradzę pewnie każdemu swojemu klientowi. Trudno mi to skomentować. No, no, jeżeli piosenkarka Doda wie lepiej i wie więcej, to jest bardzo ciekawe. Nie wiem skąd wie więcej i wie lepiej. Myślę, że to jest właśnie efekt tej kampanii, dosyć oszczerczej kampanii dotyczącej symulowania, czy rzekomego symulowania prowadzonej przez prokuraturę. No ja tylko dodam, że Roman Giertych jest adwokatem byłego narzeczonego znanej piosenkarki. To jest to, o czym powiedziałem wcześniej, to jest to, co ja powiedziałem państwu wcześniej, że to jest efekt tej właśnie kampanii, prawda? I wtedy mamy wypowiedzi ze strony tak kompetentnych osób, jak piosenkarka Doda i wielu jeszcze innych kompetentnych osób, mniej lub bardziej. Ale padają też takie zarzuty, że ciekawe, czy ludzie wiedzą, że jest to adwokat, na którego wpływa najwięcej skarg do rady adwokackiej za jego nieetyczne zachowanie? Znak zapytania. Czy rzeczywiście tak jest, że na Romana Giertycha wpływają skargi za jego nieetyczne zachowanie? Nie wiem, czy to jest prawda, jestem obrońcą sprawy karnej. Czyli pan nie wie, czy tak jest rzeczywiście? A czy w związku z takimi wypowiedziami będą jakieś kroki pewne podjęte przez... Tak, oczywiście. Ja myślę, że jeżeli chodzi o kwestie związane z zarzutem, czy podejrzeniem, czy oskarżeniem o symulację, zakładam, że mecenas Roman Giertych powinien podjąć tutaj pewne kroki w tej kwestii i powinien wystąpić z pozwami o ochronę dóbr osobistych, czego ja nawet osobiście, do czego będę go namawiał, żeby tak zrobił. Ja osobiście jestem oburzony, będąc od samego początku świadkiem wszystkich tych wydarzeń, jestem oburzony tymi komentarzami w stopniu bardzo wysokim. Więc ja sądzę, że powinien podjąć kroki jak najbardziej, bo jeżeli tych kroków się nie podejmie, niestety jest pewnego rodzaju przyzwolenie społeczne się pojawia, żeby tego typu komentarze się pojawiały. Powinien wystąpić o ochronę dóbr osobistych, wystąpić z pozwami wobec tych osób. Być może tam, tak sądzę, że to powinno wtedy nastąpić, ja będę go do tego namawiał. A czy...
Powrócę jeszcze do tej czynności przeszukania domu Romana Giertycha, kiedy Roman Giertych był sam na sam z agentem CBA w łazience i tam doszło do omdlenia. Czy rozmawialiście na ten temat? Co się takiego wydarzyło? Czy co takiego zrobił ten agent CBA? Czy co w ogóle, cokolwiek zrobił? Co się tam wydarzyło? Już mówię. Rozmawialiśmy bardzo niewiele na ten temat, ze względu na... Bo mecenas twierdzi, że agent coś mu zrobił. Czy rozmawialiście na ten temat? Co tam się wydarzyło? Bez chwili, ale na ten temat za dużo nie rozmawialiśmy, ponieważ stan zdrowia mecenasa Romana Giertycha nie upoważnia, nie umożliwia do tej pory dłuższej dyskusji na ten temat. Zdarzenie miało miejsce wówczas, kiedy już powoli kończyła się czynność przeszukania. W tym czasie, o ile ja pamiętam, mogę się mylić oczywiście, ja przynajmniej byłem w tym czasie w innym pomieszczeniu, gdzie sprawdzałem protokół, gdzie była lista wszystkich zatrzymanych przedmiotów i dokumentów i w tym momencie dostaliśmy informację, że mecenas Roman Giertych zemdlał i w łazience i leży na podłodze. I jak ja mam wrażenie, ale mogę się mylić, tutaj nie jest dla mnie to, nie pamiętam tej chwili, bo sytuacja była dynamiczna i wiele rzeczy się działo jednocześnie, kamera, która była obsługiwana przez funkcjonariuszy CBA, była razem z nami w tym pomieszczeniu i rejestrowała moją czynność, prawda, z badania protokołu i sprawdzania wszystkich przedmiotów. Zakładam, mogę się mylić, ale chyba kamery w tym czasie w tym pomieszczeniu, czy obok pomieszczenia, gdzie jest łazienka, w tamtym miejscu kamery nie było. Także tutaj chyba nie mamy żadnego takiego zarejestrowanego obrazu z tamtego momentu. A zawieszenie w czynnościach adwokackich, to jest na jak długo? Tak jest. Proszę Państwa, to jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie, ponieważ oprócz tego, że wśród tych wszystkich środków zapobiegawczych, tego poręczenia majątkowego, wyjątkowo wysokiego, dozór policji, zakaz puszczania kraju, są takie dosyć standardowe, prawda? To jest dosyć zrozumiałe. Ale zawieszenie wykonywania czynności zawodowych adwokata wydaje mi się niezwiązane absolutnie z samym przebiegiem postępowania przygotowawczego, czyli zawieszenie w tych czynnościach nie ułatwi postępowania, nie powoduje też utrudnienia, gdyby mecenas Roman Giertych kontynuował swoje czynności zawodowe. I mi się wydaje, że tutaj jest znowu albo element pewnego rodzaju szykany i to jest bardzo byłoby niezręczne, tak bym to odczytywał, albo być może, a tutaj nie chcę wchodzić w jakieś obszary, jakichś takich historii spiskowych, uniemożliwienia wykonywania czynności zawodowych w odniesieniu do klientów czy do spraw, które mecenas Roman Giertych prowadzi na co dzień. No wiemy, że prowadzi dosyć interesującą sprawę i istotną sprawę biznesmena Leszka Czarneckiego w sytuacji, gdy następnego dnia po zatrzymaniu, czyli zatrzymany mecenas Roman Giertych był w czwartek, następnego dnia miało być posiedzenie aresztanckie w sprawie Leszka Czarneckiego. Jest mecenas Roman Giertych zatrzymany, czyli nie może się stawić na tym posiedzeniu. Okazuje się tego samego dnia, czy już następnego, że nie będzie w takim razie, że nie będzie aresztowany, a posiedzenie przesunięte jest o miesiąc i w związku z tym pojawia się, nie wiem czy w związku z tym, ale pojawia się następnie postanowienie o zawieszeniu wykonywania czynności zawodowych adwokata. Czy to oznacza, że w takim razie, że nie zostanie uchylone to związek zapobiegawczy w ciągu miesiąca, no to oczywiście gdzieś tam w listopadzie, czyli za miesiąc nie będzie mógł brać udziału w tym posiedzeniu aresztanckim. Ja jestem daleki od teorii spiskowych, ale tego typu środek zapobiegawczy albo ma charakter szykany, tak jakbym to czytywał, albo, czego nie chcę odczytywać w ten sposób, bo jestem daleki od teorii spiskowych, jest jakąś utrudnieniem w wykonywaniu swoich czynności w odniesieniu do konkretnych spraw, które mecenas prowadzi. A jakie dokumenty zebrali funkcjonariusze CBA z domu Romana Giertycha? Nie aż tak dużo, to jest kilka, do kancelarii nie wiem. Ja byłem przy szukaniu domu mecenasa Romana Giertycha. Tych przedmiotów nie było za dużo, natomiast był zbrany komputer, oczywiście telefon, pendrive'y, zewnętrzne nośniki pamięci. Tam może być dużo dokumentów, których oczywiście nikt nie był w stanie przeglądać ani zweryfikować na miejscu. Natomiast w stosunku do wszystkich tych przedmiotów plus kilku dokumentów, właśnie niewiele było tych dokumentów, może z 15 jakichś dokumentów. Część w ogóle też zresztą wyłączyliśmy z zajęcia, bo nie podpadały pod zakres postanowienia o obowiązku wydania. To wszystkie, co do wszystkich tych przedmiotów, mecenas Roman Giertych w tym czasie już był nieprzytomny i już został wywieziony z domu. Złożyliśmy oświadczenie o tym, że zawierają tajemnicę obrończą, w związku z tym zostało odpowiednio zapieczętowane, zalakowane i wysłane do sądu. I w tej Czyli te dokumenty są bezpieczne?
są bezpieczne w tym sensie, że prokurator nie może z nich korzystać tak długo, dopóki sąd ich nie zweryfikuje. Natomiast jeżeli mówimy o weryfikacji na przykład dysku twardego w komputerze, no to to oczywiście wymagać będzie bardzo dużego czasu i sąd będzie musiał sobie ewentualnie jakoś z tym uporać. To jest na pewno duże. Czyli żeby prokuratura mogła zapoznać się ewentualnie z tymi dokumentami, gdyby chciała, to o tym musi przesądzić sąd, tak? Tak, bo tu jest oświadczenie złożone o tym, że zawierają one tajemnicę ograniczoną. Musieliśmy takie oświadczenie złożyć, nie widząc, co w nich jest, a jednocześnie jest tak, że mecenas Roman Giertych już nie był obecny w domu i żadnego oświadczenia nie mógł złożyć. Co też ma duże znaczenie dla przeszukania, które się toczyło równolegle, miało miejsce w kancelarii mecenasa Romana Giertycha, ponieważ on tam nie był obecny. Nie był tam obecny, stąd też tutaj jest pewna wadliwość tej czynności, ponieważ on jako dysponent tych dokumentów, które były w kancelarii, które tam były zatrzymywane czy wyszukiwane w kancelarii, też powinien mógł móc złożyć odpowiednie oświadczenie, stwierdzając, czy jest to tajemnica adwokacka, czy jest to tajemnica obrończa. To są pewnego rodzaju takie niuanse, które powodują, że prokurator nie będzie mógł korzystać z pewnych dokumentów w odpowiedni sposób, czy też być może oświadczają, że one nie mają żadnego znaczenia, ponieważ nie są objęte żadną taką poufnością, ani taką tajemnicą adwokacką. Ale zarzuty, które stawia prokuratura, no jednak wyglądają poważnie, bo prokuratura w Poznaniu uznaje, że adwokat Roman Giertych i biznesmen Ryszard Krasel wyprowadzili 92 miliony złotych z giełdowej spółki Polnord, należącej do Ryszarda Krause. Tak, bo brzmi, nie jest takie poważne. Natomiast mi się wydaje, że inny jest ciekawy bardzo wątek, panie redaktor, należałoby spojrzeć, mianowicie taki, że dlaczego sąd poznański oddalił wnioski o orzeczenie aresztu i on oddalił te wnioski o orzeczenie aresztu z tego powodu, korzystając z tzw. klauzuli ogólnej, co to muszę powiedzieć w ogóle jest wyjątkową historią i bardzo rzadko to się zdarza, jest to bardzo rzadka taka sytuacja, gdzie sąd stwierdził, że prokuratura nie była w stanie uprawdopodobnić popełnienia przestępstwa. To znaczy najczęstsze oddalenie wniosków o orzeczenie aresztu są spowodowane tym, że są pewne błędy formalne, pewne, są też uznaniowo, taka dyskrecjonalna decyzja sądu, prawda, czy istnieje ryzyko matactwa, czy ucieczki, no, ale generalnie skorzystanie z klauzuli ogólnej zdarza się bardzo rzadko. A tutaj sąd sędzia z niej skorzystał. I teraz wskazuje na jedną rzecz, taką bardzo istotną, mianowicie taką, że istnieje tożsamość zarzutów, zresztą sama pani redaktor już powiedziała, tożsamość zarzutów pomiędzy zarzutami jest postawione pozostałym osobom, w szczególności panu Ryszardowi Krause oraz mecenasowi Romanowi Giertychowi. Co to oznacza? To oznacza to, że nawet jeżeli mogłoby się okazać, że prokuratura będzie musiała ponownie przedstawić zarzuty mecenasowi Romanowi Giertychowi, jeżeli w ogóle, bo my twierdzimy, że zarzuty nie były przedstawione, więc one będą musiały być jeszcze raz przedstawione w sposób prawidłowy. To pojawia się taka wątpliwość bardzo istotna, czy prokuratura w ogóle będzie mogła je przedstawić mecenasowi Giertychowi, ponieważ takim przesłanką przedstawienia zarzutów komukolwiek jest uprawdopodobnienie, czy wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. A mamy już w tej chwili orzeczenie sądu, nieprawomocne jeszcze oczywiście, które mówi, że... No prokuratura będzie się odwoływać od tego orzeczenia sądowego. Jakieś rozstrzygnięcie, ale jeżeli ono się utrzyma w takim kształcie, się utrzyma, to sąd stwierdzi, że sąd nie widzi uprawdopodobnienia popełnienia przestępstwa, że tego przestępstwa w ogóle nie było. I w takim razie pojawia się, pojawia się pytanie i bardzo istotne, czy w takim razie prokuratura będzie mogła przedstawić te zarzuty mecenasowi Romanowi Giertychowi w sytuacji, kiedy sąd zakwestionował ich prawdziwość. I zakwestionował prawdziwość w sposób no, już prawomocny, jeżeli ona się utrzyma w drugiej instancji oczywiście. Także tu jest to bardzo istotne i mi się wydaje, że to nie chodzi tylko o sam fakt, że jestem przekonany co do tego, że sąd powinien uchylić te środki zapobiegawcze w stosunku do mecenasa Romana Giertycha, ale utrzymanie się orzeczeń w tamtej sprawie może powodować, że żadne zarzuty mecenasowi Romanowi Giertychowi nie będą mogły być przedstawione po prostu, no bo one będą bezpodstawne. Sąd sam stwierdzi, że prawomocnie, że prokuratura nie była w stanie uprawdopodobnić przestępstw, o które próbuje oskarżyć poszczególne osoby. Jest to bardzo szczególna figura. Pytanie od słuchaczy. Bronisław pyta, dlaczego obrońcy uważają, że przeszukanie domu mecenasa Giertycha było bezprawne? Tutaj mi się wydaje, jest pewnego rodzaju
musimy rozdzielić to, może nieporozumienie, na dwie okoliczności, to znaczy to jest bezprawność, która dotyczy przeszukania kancelarii, gdzie nie było mecenasa Giertycha, nie było obecny podczas przeszukania, gdzie powinien być po prostu, no bo on musi użyć doświadczenia dotyczące treści zajmowanych dokumentów, jakiego rodzaju tajemnice one zawierają. I drugie przeszukanie to jest przeszukanie dotyczące domu mecenasa Giertycha. I jakkolwiek jestem pewien, że będziemy skarżyli, w jakikolwiek sposób będziemy kwestionowali przeszukanie, które miało miejsce w domu mecenasa Giertycha, no niewątpliwie przeszukanie w kancelarii mecenasa Giertycha bez obecności mecenasa Romana Giertycha było wadliwe. I to jest bardzo poważna wada, ponieważ mimo, że odbyło się w obecności przedstawicieli ORA, czyli Krajowej Rady Adwokackiej, no było jednak o tyle wadliwe, że nie było tam mecenasa Giertycha. Po prostu obydwie czynności wykonywano równocześnie. Kolejne pytanie od Marii. Dlaczego Roman Giertych reprezentował wszystkie strony transakcji, kupna, sprzedaży, wierzytelności i nieruchomości? Jak to możliwe? Ale to jest nie, to jest jak najbardziej możliwe, bo jeżeli mówimy o grupie podmiotów, które przynależą do podmiotów, należą do jednej grupy, to też trudno sobie wyrazić, żeby stworzyli fikcyjną figurę, gdzie każdy z tych podmiotów będzie reprezentowany przez zupełnie inny podmiot. No w tego typu sytuacji, gdzie jednym z takich elementów pracy prawnika, doradczej pracy prawnika, wszystkie wielkie firmy prawnicze czy duże kancelarie się tym zajmują, czyli strukturyzują transakcje, strukturyzują, ustalają całą strukturę korporacyjną, strukturyzują strukturę dla potrzeb podatkowych. No to wszystko się dokonuje, wszystko wykonuje, no może nie jedna osoba, ale jeden zespół osób, ponieważ są to podmioty należące do jednej grupy. Tutaj fikcją byłoby, gdybyśmy tworzyli sytuację, że podmioty w jednej grupie reprezentowane są przez w tym przypadku co trzy, nawet chyba więcej kancelarii musiało być. To jest w ogóle dosyć... Czyli nie ma tutaj żadnej kolizji? Nie, absolutnie nie. To jest jedna grupa podmiotów. Mariusz pyta, dlaczego mecenas Giertych jest obrońcą ludzi związanych z dużymi aferami? Pytanie bardzo dobre do pana mecenasa Romana Giertych. Myślę, że po prostu jest na tyle dobrym adwokatem i na tyle skutecznym adwokatem, że do niego przychodzą osoby, które rzeczywiście być może mają duże trudności z prawem, problemy i oni po prostu brani. Mariusz też. Czy naprawdę myśli pan, że takie zarzuty mogą być spowodowane tylko zemstą polityczną? Myślę, że to jest tak, że jeżeli chodzi o pewnego rodzaju przestępstwa pospolite, to tutaj trudno będzie budować zawsze narrację polityczną. Natomiast w sytuacji, gdy mamy przestępstwa czy zarzuty takie jak to rzekome, zarzuty, rzekome przestępstwo dotyczące sfery gospodarczej, bardzo łatwo jest nimi manipulować. To znaczy bardzo łatwo jest twierdzić, i ja tutaj wrócę przez chwilę do tego, co pani Ryta powiedziała wcześniej na temat samych zarzutów, tworzyć tak opisywać zarzuty, tak opisywać rzeczywistość po to, żeby wprowadzić określoną osobę także w krąg osób podejrzanych. I myślę, że tutaj sam fakt podejrzenia mecenasa Romana Giertycha jest dla niego już upokarzający i niezręczny i jest w odczuciu społecznym, że on to absolutnie to widać, jest dla niego negatywny i dlatego wprowadzono go w krąg osób podejrzanych w tej sprawie, a to nie jest oczywiste, że w ogóle tam miało miejsce przestępstwo i dlatego mi się wydaje, że tego typu sprawy jak ta są bardzo podatne na manipulacje, tak. I jeszcze ostatnie pytanie. Łukasz pyta, czy doszukuje się pan podobieństw w stosunku do postępowania z Barbarą Blidą? Nie doszukuję się. Nie doszukuje się pan. A ja jeszcze chciałam zapytać, kim dla Romana Giertycha jest Sebastian J., pseudonim Foka, który był jednym z zatrzymanych i prokuratura też domagała się aresztu dla Sebastiana J.? Myślę, że jest jednym z bliskich przyjaciół. To jest bliski przyjaciel Romana Giertycha, no bo akurat okazuje się, że Sebastian J. to była ta osoba, która miała kupić, bo są dwa wątki oczywiście w tej sprawie. Jedna sprawa to jest miasteczko Wilanów, a druga sprawa to jest działka pod Poznaniem, która była kupiona pod, jako działka pod osiedle, gdzie miało powstać osiedle. No i współpracownicy, jak twierdzi prokuratura, mecenasa Giertycha mieli kupić tę działkę za prawie 7 milionów złotych, a sprzedali ją z dużym zyskiem za 27 milionów złotych. No i właśnie tą osobą miał być Sebastian J. Gdzie tutaj jest przestępstwo? Słucham? I gdzie tutaj jest przestępstwo? No,
Chodzi o to, że Polnord kupił tę działkę za 27 milionów złotych według prokuratury, co także miało służyć wprowadzeniu pieniędzy ze spółki. No ale nadal przestępstwa nie widać. To jest problem, polega na tym, że opis, jaki przedstawia prokuratura tego całego zdarzenia, tej całej transakcji, wszystkie te transakcje, są dwie transakcje opisane, zarówno w całości, jak również jednostkowo poszczególne elementy tych transakcji, nie zawiera czynów przestępczych. Tutaj nie ma przestępstwa. Można kupić, można ją sprzedać. Można kupić taniej i sprzedać drożej, albo także odwrotnie. No to jest irracjonalne działanie, ale z założenia tutaj nie widzę przestępstwa. Nie widzę sytuacji takiej, gdzie ktoś, przynajmniej tak nie wynika z zarzutów, że ktoś zrobił to w ten sposób, żeby przynieść szkodę spółce, która będzie kupowała. No to nie ma tego. Dobrze, bardzo dziękuję. Podsumowując naszą rozmowę, to wynika z niej po pierwsze, że chyba jeszcze w tym tygodniu Roman Gieltych opuści szpital. Zlecono badania toksykologiczne, co tak naprawdę się stało. Plus jeszcze do końca tego tygodnia obrońcy Romana Giertycha składają zażalenie na to postanowienie prokuratury o zabezpieczeniu, między innymi o ustanowieniu tego poręczenia majątkowego, ale także o zawieszeniu możliwości wykonywania zawodu przez Romana Giertycha, tak? Tak, oczywiście. Wszystko potwierdzam. Dobrze, bardzo dziękuję. Naszym gościem był mecenas Paweł Pietkiewicz, jeden z pełnomocników Romana Giertycha. Dziękuję, życzę dużo zdrowia przede wszystkim. Dobrego dnia i kłaniam się. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję Państwu, dziękuję Pani.